Nazywam się Bartek Pogoda i w ostatnich latach zostałem zaszufladkowany jako fotograf, bloger, podróżnik. Robię jeszcze inne rzeczy w życiu. Piszę, tworzę strony internetowe, serwisy internetowe, a także filmy wideo. Nie było fotografii na samym początku. Nie miałem nawet aparatu, jeżdżąc na swoje pierwsze wyprawy po Europie autostopem. Wszystko zaczęło się od tekstu, od pisania, od zapisywania w notatniku bardzo prostych rzeczy, sytuacji, historii, ludzi, których spotykałem po drodze. Dopiero potem przyszła myśl jednak, że ten obraz by się przydał, tak? Pojawił się internet, dostęp do internetu, komputer, PC, pierwszy mój, który miałem. Założyłem swoją stronę internetową w 1997 roku, na którą wrzucałem swoje pierwsze zapiski z podróży. Odkryłem urządzenie, o którym nie wiedziałem, że jest coś takiego, istnieje jak skaner. Zacząłem skanować zdjęcia i też je tam zacząłem wrzucać. 2001 rok, miałem oszczędności, $5000, bilet do Rio de Janeiro. Cel był taki, żeby przejechać po całą Amerykę Południową i prowadzić vloga. No i wtedy pojawiły się pierwsze aparaty cyfrowe, małpki cyfrowe, za pomocą których można było robić zdjęcia, wrzucać je do komputera i publikować, tak? No i wylądowałem w tym Rio de Janeiro, miałem kartę pamięci 64 MB, co się teraz wydaje w ogóle niczym, tak? Robisz 5 zdjęć i masz zapchaną teraz kartę. Krok po kroku, kraj po kraju, podróż zajęła mi przez samą Amerykę Łacińską 8 miesięcy. Biblia, Lonely Planet. Ja wtedy odkrywałem siebie, odkrywałem miejsca, uczyłem się robić zdjęcia, uczyłem się jak podchodzić do ludzi, jak z nimi rozmawiać. Oczywiście miałem sam aparat, lustrzankę analogową, plus stałe obiektywy, zawsze stałe obiektywy, zawsze 20, 24, 50, 35. Do dzisiaj się tego trzymam. Blog stał się bardzo popularny, nie było takich blogów w Polsce podróżniczych, odezwało się masę ludzi, no i stwierdziłem jednak, że no do biura, do pracy nie wrócę, tak? Postanowiłem zostać fotografem, żyć z fotografii. No i sam z siebie zacząłem chodzić po redakcjach. Po prostu poszedłem do Empiku, spisałem adresy miesięczników, tygodników, napisałem do nich maila. Najzwyczajniej w świecie, to był 2002 rok. I pamiętam spotkanie w Newsweeku, przyniosłem swoje rzeczy i automatycznie po prostu stwierdzili, że napiszą o mnie artykuł o tej podróży, o przyszłości reportażu literackiego. Także ludzie po prostu zaczęli siebie publikować w internecie, omijając całą strukturę, cały system gazet, czekania w kolejce, żeby ktoś pokazał twoje foty. Okazało się, że internet jest świetnym narzędziem, aby pokazać swoją pracę, tak? Właściwie przestałem jeździć tak, jak jeździłem wcześniej, czyli wielomiesięczne wyjazdy po Azji, Południowo-Wschodniej, Indiach. Właściwie do dzisiaj 75 krajów zaliczyłem, bardzo brzydkie słowo. Teraz robię to bardziej świadomie. Dorosłem, mam 33 lata, więc wiem bardziej, co chciałbym robić. Wybieram bardziej świadomie miejsca, gdzie jeżdżę. Poza tym nie ma czasu, no jednak, żeby cały ten świat ogarnąć. Czyli mniej podróży, więcej zdjęć w tym momencie. No i trzeba z czegoś żyć, tak? Robię zdjęcia reklamowe, portrety dla gazet, prowadzę grupy do Indii, do Ameryki Południowej i uczę ludzi fotografii w drodze, w podróży. Mam Nikona D3, stałe obiektywy i uważam, że to jest super narzędzie do pracowania, tak? Ale osobiście do swoich własnych rzeczy prywatnych zatoczyłem koło, wróciłem z powrotem do kliszy. I wszystko, podróże, wyjazdy, swoje własne materiały robię na klasycznych aparatach dalmierzowych, średni format, mały format. No i to jest chyba to. Ostatnim moim projektem było zrobienie książki do szkoły Instytutu Twórczej Fotografii w Czechach. Zobrazowałem kontrasty
Mongolii, pomiędzy wielkim miastem, a ludźmi żyjącymi w stepie. Najlepsza pamiątka, jaką mogłem zostawić tym ludziom, którzy jakby dawali mi gościnę u siebie w jurcie, to fotografowałem ich, człowieka z krową, i zostawiałem im te zdjęcia i równocześnie robiłem swoje. I na zakończenie, nie trzymajcie zdjęć w szufladzie, internet jest po to, aby je pokazywać innym, ale dokonujcie dobrego wyboru, selekcjonujcie pracę, żebyście nie skończyli tak jak ja. Muzyka. Podcast.